Mamy go jeszcze kota, bo kot jest pomagaczem. Kot jest pomagaczem. Cześć, w nowym vlogu, witajcie. Przyszłyśmy z Biedronki i krótki food haul. Tymbark multivitamina, Tymbark jabłko aloes i aloes w osobie swej własnej. Ziemniaczki, fasolka czerwona i mieszanka warzywna, zupę ogórkową, co zrobię później. Wsadzę do zamrażarki, ale mam mieszankę warzywną po prostu na patelnię z ziemniakami i czerwoną zupę, to będę robiła. Do tego na podudziach dwie bułki, kocie jedzenie i jako, że katar opanował, to stosy chusteczek. I bardzo pomagający kot, bo na pewno to jest wszystko kocie. Tak, przecież wiemy doskonale. Tak. Ja przyjdę z zakupami, to tak zawsze wygląda. No to co, biorę się do robienia naszej jednorożcowej zupy, która jest, na co było, na dobrobyt tym razem, w tym tygodniu gotujemy, warzywną. Dużo się będzie działo. I zupunia się gotuje, jak zobaczycie, gęściura straszna, ale dużo warzyw teraz dorzuciłam, ziemniaczki. Łódka tutaj już pięknie odgotowane. Dodana papryka, łyżeczka cukru. Czyli wszystko, co najlepsze. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu z jednorożcem. Będę musiała jednorożca odłożyć, bo kot już mi tu skacze. Chodź, chodź jak musisz. To jest właśnie to. Rozpoczynamy cykl vlogowy, vlogmasów. Zaczynam nagrywać wcześniej, dlatego że ten dzień do dwóch potrzebuję mieć na złożenie filmu po prostu. Także jeszcze może takiej dzisiaj świątecznej atmosfery to mocno nie będzie, ale będę się starała, żeby już też podczas tego oczekiwania na Julę, czyli oczekiwania na święta, właśnie ta mocna atmosfera świąt trochę istniała. Także będziemy coś tam i o zdobach myśleć. Teraz dosyć taki ciężki moment, będzie dużo pracy, dlatego że skończyły się Wasze zamówienia na sól. Trzeba będzie ją zrobić, to jest pikuś. Trzeba to będzie porozsypywać i powysyłać. I to jest cała logistyka, no ale będziemy tutaj działać i ten, i zrobimy wszelkie wysyłki, także myślę, że spokojnie na początku grudnia już swoje przesyłki otrzymacie. Będę musiała tylko logistycznie wybrać pocztę, żeby nie zawalać poczty w Łasku, może po okolicznych wioskach na poczcie porozsyłam, no nie wiem, jakoś to pomyślę, żeby zrobić, bo jednak te woreczki, no trochę tego będzie, po prostu trochę tego będzie, a to trudno też zająć cały czas, że tak powiem. I co? Nie obiecuję, że vlogi będą codziennie, dlatego że też codziennie niekoniecznie będzie się działo coś ciekawego. Natomiast nie na pewno i prawie codziennie będą nasze wspólne vlogmasowe rytuały o godzinie 20, na które serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Rozpiskę tego, co będziemy działać, czynić, macie na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Także tam już umieściłam, chyba nawet na swoim profilu też umieściłam i na fanpage'u. Będziemy po prostu robić wedle kolejności, przyporządkowane do konkretnego dnia. Także już się bardzo na to cieszę. To jest trzeci vlogmas, który będziemy działać wspólnie. Pierwszy był próbą, drugi to już tak fajnie wyszedł. A teraz już kumulujemy energię, bo no wszystko jest ustalone, wiadomo jak, wiadomo co. Dużo jest nowych osób, także mam nadzieję, że weźmiecie udział w tych uroczystościach. Tak się świetnie przygotowujemy do wyjścia z mroku, ze strefy mroku. Dlatego, że jak już będzie równonoc, no nie równonoc, tylko wróć, będzie już przybywało nam słońca od 21, to już też lepsze energie zapanują na świecie. Będzie można lepiej, skuteczniej, bezpieczniej, fajniej. Także takie są plany. Tutaj z kotem będziemy działać. Kot jest bardzo dobrym pomagaczem. Po prostu wszędzie kota pełno. Ja tylko zaczynam mówić, a kot jest. Dokładnie tak. Jak widzicie, ja po prostu obtoczona chusteczkami. Sezon przeziębieniowy, zdarza się. Trudno. Muszę w ogóle chusteczki do szkoły wziąć, bo tak, jestem przed szkołą właśnie za
15 minut wychodzę do szkoły, ale jeszcze postanowiłam się do Was odezwać. Mam jeszcze nieposprzątane, niepocudaczone, ale to nic, to nie musi być nie wiadomo co i nie wiadomo jak. Będziemy sobie sprzątać, będziemy sobie stroić, będziemy sobie przygotowywać się do święta Jule. A tu na dole ja tak cały czas rękoma, bo przecież kot domaga się pieszczot. Teraz trzymam go za łepek i bujam. Z tym kotem da się zrobić wszystko, byleby robić wspólnie. To jest po prostu kot, pomagacz, kot, który robi wspólnie wszystko. I tylko Brzusia wystawia do miziania, bo Brzuś do miziania jest najfajniejszy. Spojrzonko. Dokładnie tak. A ten brzuchol coś pełny. Chyba już wszystko z miseczki zjedzone dzisiaj, co? O, tak myślałam. Dokładnie tak. Dobrze, moi kochani, także ja się z Wami żegnam i będę starała się czy łączyć vlogi, czy robić jednodniowe, ale żeby zawsze coś tutaj w grudniu na kanale było i mam nadzieję, że pod taki świąteczny klimat, w który się wszyscy razem wprowadzimy. Także jeszcze się spotkamy. Obiecywałam Wam zimowy nastrój. Wsiadłam do samochodu. Ot, zimowy nastrój. Trochę wyskrobałam, teraz czekam aż się rozgrzeje. I jedziemy. Hej, ho, trochę będzie nam szumieć, bo się rozgrzewa auto. Ale pomyślałam, że z auta też trzeba nagrać 5 sekund vloga. Słońce świeci ślicznie, jest naprawdę pięknie na tym, że minus 5 na termometrze. Nie jest najlepiej. Troszeczkę płynąć sobie pomagam. Chusteczki. What? Zimowy pejzaż, co? Tak to bywa. Trochę poczekamy, jak się to nagrzewa. Cudacze. Posiedzimy sobie razem 5 minut. A co? Lusterka widzę. Trochę na słońcu stałam niby. Ale nie rozmroziło, nie dało rady. Muszę już w ogóle tą okurtkę z szafy wyciągnąć. Coś mi to nie idzie, szczerze powiedziawszy. Tak to jest. Dobra, myślę, że można jako tako ruszyć. Będziemy najwyżej działać. Pamiętajcie, żeby auta nie zostawiać na hamulcu. Ja się staram pamiętać. Teraz włożyłam hamulec, bo jak gdyby wyszłam z biegu, tak? Bo ono się rozgrzewa. Ale tak naprawdę hamulec może Wam się przymrozić totalnie. Nauczyłam się, jak mi się raz przymroził. Jeszcze w starym aucie to było, siedziało. Drzwi się nie domykały, w sensie jak był mróz, dopiero po 10 minutach na smyczy je trzymałam, bo to tamtymi wchodziłam, bo cała była logistyka, jak był mróz i jechałam do EZO. Chodziłam drzwiami od pasażera, ponieważ tutaj ciężko było trzymać na smyczy i kierować. A przy zmianie biegu to się dało. Można było trzymać na smyczy, one się tam trochę uchylały, nieważne, ale na smyczy psie i były trzymane. Po 10 minutach stawałam i normalnie się zamykało, jak się wszystkie zamki rozmroziły, ale to był jedyny sposób. Tak było. Musimy poczekać. Ponadto no to wchodzenie od pasażera było śmieszne. Trzeba było od pasażera włożyć, żeby tylko jedne drzwi otworzyć, bo wszystkich na smyczy się nie dało utrzymać. No to trzeba było włożyć też bagaże do tyłu od pasażera. No i właśnie ta smycz przywiązana. No, ale po 10 minutach drogi o 4 rano, jak się samochód nagrzał, a stary Volkswagen nagrzewał się szybko. To było bardzo fajnie, bo się stawało, a to była taka droga na Piotrków, taka nieuczęszczana w zasadzie o tej porze. A to sobie stawałam, zamknęłam drzwi i auto jechało dalej. W Warszawie było gorzej, bo trzeba było 10 minut postać, bo rozgrzewać auto. Wiadomo, auto się gorzej rozgrzewa w momencie, kiedy nie jedzie, to tak. Więc
co jeszcze? A, ono się dosyć szybko nagrzewało, ale z kolei na przykład były takie zimy, przecież ja już tam 10 lat temu, teraz byłam 11, to było tak znowu, że były takie zimy, że na przykład przy minus 15 padał deszcz i zamarzał bezpośrednio na szybie. I nie było takiej opcji, ale w żadnym aspekcie, żeby to odmrozić, więc z tą zamrożonym lodem na szybach jechałam za światłami tira całą gierkówkę. Albo jak zaczynali robić gierkówkę, to te pachołki po prostu, to miganie w oczach tych pachołków, jak się jechało. No powiem wam, że survival był, jeżeli chodzi o jazdę, albo jak przysypało śnieg i pługi nie wyjechały. Teraz jakoś te autostrady szybciej odśnieżają, nie wiem, czy to chodzi o kasę, czy ma jakieś nakazy, no coś. Ale wtedy nie wyjeżdżały. I było ślicznie, bo na przykład właśnie też jechałam za światłami tira, bo nie wiadomo było, bo tam były dwa pasy. Gdzie? Tego nie wie nikt. Także już survivalowe rzeczy to stanowczo bywały. Ja mam całe auto zaszronione, zamrożone. Nie wiem, czy to dobrze. Chciałabym je postawić gdzieś na słońcu. Może jakieś słońce wyczai ci kruszkę. Wyczai słońce, mi się rozmraża. Słońce ma swoją siłę, było nie było. Czy ja wzięłam chusteczki? Wzięłam. No, taki okres. Taki okres. Aż mi się troszeczkę rozmroziło, już inaczej funkcjonuje. No. Ruszyć gdzieś, to naprawdę, jest ale chociaż słońce ładnie świeci, znaczy ładna pogoda, jak się obudziłam i zobaczyłam słońce, to wiedziałam, że będzie minus coś, bo to zbyżem bardzo często idą, z ładną pogodą idzie zamóz, nie? Dobra, moi kochani, ja za moment będę na miejscu. Jeszcze dwa zakręty. Coś się błyszczy na poboczu, jak nie wiem, odkować szkiełka, ale po prostu ślicznie się błyszczało. Także tak, kończę i odezwę się do was jeszcze pewnie później. Do zobaczenia, pa, pa.
A tutaj jest. Jak gwiazda. Niech miotła się poczuje jak gwiazda. Będzie kawałek bałwana, na razie jeszcze tego nie widać. Tutaj już jest bałwan. Chyba Adidas. Tutaj dziewczyny mają swoje bałwany. Muszę w cień trochę. Julka będzie kończyła. Pani, już tak? Koniec. Już koniec. Tu coś się dzieje. Jeszcze można namalować oczy. O, ja nigdy. Tutaj pani, tak szali. Ja tylko lekko ciało. Ja już nie chcę. Krystian. Gdzie to są? Kawałek tu jest. Tam się dzieje. Super. Hej moi kochani, ja już jestem w domu, dzień w sumie zakończony z takich ciekawszych działań i nie wiem czy się jeszcze odezwę, więc chciałam się pożegnać i zaprosić na kolejnego vloga. Do zobaczenia, pa pa.